A z nami pan Jerzy Hady. Dzień dobry państwu. Witamy serdecznie, Jurku. Chciałem porozmawiać z tobą o boksie, ale o boksie troszeczkę inaczej. Wiem z rozmowy z tobą, jesteś kolekcjonerem różnych ciekawostek pięściarskich. Podziel się z naszymi widzami właśnie o twoich zainteresowaniach, o twoim spojrzeniu może na boks. No wszystkim, co kochasz od bardzo dawna. No, kolekcjonuję prawie wszystko, co jest dostępne na rynku, co jest związane z boksem. No, moją taką perełką jest kolekcja boksu, który został wydawany od 1958 roku. Mam to w swojej kolekcji. Zbieram też medale. Wszystkie... No, brakuje mi jednego rocznika. Tu apel do ludzi, którzy mają pomoc w uzupełnieniu, ale na pewno dam sobie radę. Kolekcjonuję też znaczki, które obrazują jakieś turnieje. Mam dość dużo w swoim zbiorze i no, tym żyję. Co do spojrzenia na boks, no boks, ja już jestem, jak widzicie państwo, troszeczkę wiekowym panem. Boks zmierza według mnie troszeczkę może w złym kierunku, ale to jest może synonim takich czasów. Kiedyś był chyba bardziej techniczny, teraz ewoluuje w stronę boksu zawodowego. W tą stronę idą przepisy, w tą stronę idzie punktacja, ale skoro to się przyjmuje, to widocznie tak musi być. Tutaj twoja ocena z tych czterech dni? Właśnie tu jest taka ciekawostka. Turniej się powoli rozkręcał i jest to, że tak powiem, też pewien ewenement, bo zwykle w turnieju najlepsze są walki półfinałowe, a tutaj o dziwo oceniłbym, że finały były bardzo dobre. Jest to też taka ciekawostka. Ludzie, mówię, którzy się interesują boksem, którzy znają specyfikę turniejów, chyba potwierdzą to, o czym mówię, że najlepsze są półfinały. Tutaj były chyba finały. No naprawdę na 10 pojedynków, które się odbyły oczywiście, bo mieliśmy dwa walkowery, bo w sumie miało być 12 pojedynków, ale dwa walkowery. Na 10 pojedynków ja tak sobie znaczyłem 6, ewentualnie nawet 7, jeżeli chodzi, to stały naprawdę na zadowalającym poziomie. Tak. Waga średnia, waga półśrednia na wysokim, można by powiedzieć. Tak. Oczywiście mówiąc o poziomie, to też, że tak powiem, mam poziom i skalę porównawczą do lat ubiegłych. A oczywiście porównuję to do dzisiejszych, do współczesnych czasów. Na podstawie tego, co widziałem, co oglądałem, ten turniej oceniam, że tak powiedzmy, no 4 minus w takiej skali 1. Biorąc całościowo oczywiście. Tak. I cieszę się, że w moim województwie udało się zorganizować taką imprezę, bo cierpieliśmy na głód imprezy, że tak powiem, ogólnopolskiej. Organizujemy owszem mecze, ale to troszeczkę w wymiarze lokalnym, czy też te turnieje. Bardzo dobrze się stało, że boks zawitał do naszego województwa. I właśnie tym spojrzeniem i tym osądem z ust tak doświadczonego działacza pięściarskiego, jakim jest pan Jerzy Hady, żegnamy z państwa z Nowej Dęby i pozdrawiamy wszystkich. Dziękuję kibiców państwu boksu. I tobie, Władziu, również. No, wszystkiego dobrego, Jureczku. Fajnie.